Tak, tak, tak. Schronisko Chronisko Pudwongi, jedno z najlepszych w kraju miejsc zajmujących się bezdomnymi zwierzętami. W chwili obecnej znajduje się tu ponad 160 psów. Większość z nich po traumatycznych przeżyciach, dopiero pod okiem miłośników zwierząt, bo tylko tacy tutaj pracują, dochodzi do zdrowia i dobrej kondycji, także psychicznej. <słyski> To właśnie ta miłość i dobre warunki, jakie oferowane są czworonogom, skłoniły gminę Mikołajki do współpracy ze schroniskiem w Pudwągach. W tej chwili jest tutaj dziewięć psów z terenu gminy, bezdomnych lub tych odebranych od właścicieli, którzy źle je traktowali. Na przykład tak, tak, Kufer. Tak, taki jestem śliczny, taki śliczny jestem. Taki. Jego pan nie dość, że trzymał go na uwięzi, to zamiast obroży z materiału zastosował metalową obejmę, która aż wrosła w szyję zwierzęcia. Potrzebna była pomoc weterynarza i długa rehabilitacja. Z metalu wyciętą obrożę. I miał całą szyję taką pokaleczoną, żeśmy mu strzywali. Tak, kufelek. Grzeczny piesek, grzeczny. Tutaj też trafiła Azja. Niezwykle przyjacielski pies, którego czasowiczki, wybierające się na wypoczynek do Mikołajek, zgarnęły aż z podłąży. O, jakie ząbeczki ma. Roczny piesek. Psiaki w różnym wieku każdy znajdzie tutaj schronienie, miłość i świetną opiekę. Niestety w przypadku starszych psów, zwłaszcza większych ras, często jest to ich ostatni dom. Małe, młode psy chętniej są adoptowane. Ale do adopcji to właśnie tak już trudno. No ale są ludzie, którzy właśnie przyjeżdżają i chcą najbiedniejszego, najstarszego. Mają potrzebę zaopiekowania się też takim. Także już były sytuacje, że i niewidome szły do adopcji i staruszki. Jednak pracownicy schroniska w pudwągach nie poddają się. Są specjalistami w akcjach adopcyjnych, a wsparcie miłośników zwierząt współpracujących z nimi owocuje. Wiele psiaków szybko znajduje swój nowy, kochający dom. Na Facebooku schronisko podwągi. Tam są wszystkie zdjęcia piesków pokazywane. Jak przywozimy pieska, od razu wrzucamy, opisujemy skąd, ile ma latek. A można też przyjechać do nas. Jesteśmy otwarci od 7 do 15 codziennie, w soboty, święta, niedzielę zawsze. I można sobie wybrać, pójść na spacer, zobaczyć jaki ma charakter rzeczywiście, jak reaguje na, na domowników tam, gdzie ma być, czy, czy na inne zwierzęta. I w... piesek jak trafia do nas, to jest dwa tygodnie na kwarantannie. Po tym czasie jest szczepiony, później poddany zabiegowi kastracji lub sterylizacji i wtedy jest gotowy do Adopcji. Takie miejsca jak schroniska, zwłaszcza tak duże jak te w pudwągach, chętnie korzystają z pomocy prywatnych osób. Każdy z nas może dołożyć cegiełkę do opieki nad czworonogami. I ludzie, jak przyjeżdżają nas odwiedzać, to przywożą ze sobą karmę, wpłacają pieniążki. Można też wpłacać bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej z dopiskiem schronisko. To wtedy te pieniążki są przeznaczane na, na schronisko. Psy w pudwągach są przebadane, chipowane i przyzwyczajane do człowieka. Są wspaniałymi kompanami i warto właśnie tutaj znaleźć swojego nowego przyjaciela. Zachęcamy, by nie kupować psa z hodowli, a skierować swoje kroki do schroniska. Na ich stronach w mediach społecznościowych znajdziemy informacje o czworonogach do adopcji. Gmina Mikołajki również włącza się w akcję adopcyjną schroniska w pudwągach. Śledźcie nasz profil na Facebooku, gdzie będziemy co tydzień prezentować psiaki czekające na swój nowy dom.